Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa 106,2 FM. Powstania Śląskie. Droga do niepodległości. Stulecie Powstań Śląskich. Marcin Bąk. Witam Państwa i witam mojego oraz Państwa gościa, którym jest dr Krzysztof Jabłonka, historyk. Witam serdecznie Ciebie, Marcinie. Witam Państwa również. W ostatnim naszym spotkaniu rozmawialiśmy o granicy na Odrze i Nysie, która została wytyczona w roku 45 tak naprawdę, ale której historyczne, polityczne korzenie tkwią w III Powstaniu Śląskim, a w zasadzie w pewnych zabiegach niemieckich, które wokół tego powstania, czy raczej próby utrzymania jak na największego... tego powstania została stworzona. Miała ona po prostu oderwać od Rzeszy wschodnią część, stworzyć inne państwo, które się nie przejmowałoby tymi traktatami, które tamta Rzesza podpisywała. Jakąś inną Rzeszę mieli stworzyć. Dodam jeszcze tutaj, Marcinie, dla ciekawostki, że w 1939 roku była prowokacja gliwicka, która 31 sierpnia między innymi miała ogłosić powstanie niby wśród Ślązaków i wtedy wśród ziem, które mieli Polacy odebrać Niemcom, właśnie wymieniono granicę na Odrze i Nysie. Więc dwukrotnie Niemcy skorzystali z tego planu Ostlandii, ci prowokatorzy, no głównie tam Himmler z przyległościami, Naujoks i jakiś jeszcze inny. I oni... jakby to powiedzieć, wygenerowali sami sobie tę granicę, prowokując, czy też kombinując... Z tym Ostlandem, którego tak. Ważną częścią miał być Śląsk, w ich ujęciu oczywiście cały Śląsk, nie tylko górny, no, choć i dolny też, górny tak. Był rzecz jasna kąskiem łakomym ze względu na strukturę przemysłową, zasoby znajdujące się pod ziemią, no i zasoby ludzkie także. Bo... No, dolny Śląsk z kolei był świetnie rolniczo zorganizowany i miał wysoki poziom kultury agrarnej i intelektualnej. Pamiętajmy, Leopoldina Wrocławska była jeden z najwspanialszych uniwersytetów w ogóle w Europie. Tej części Europy przynajmniej, tak. Taka Getynga wschodnio-niemiecka, czy też piastowsko-niemiecka, no. Bo tam się zachowały jednak jakieś No rzeczywiście, byłem wpływy. Jakiś czas temu, widać. Wciąż jeszcze, gdy się przechadza po Uniwersytecie Wrocławskim, po tych starych obiektach, częściowo zresztą zniszczonych, ale odbudowanych, no widać tą więcej potęgę. Więcej widać Leopolda niż Bieruta, prawda? Tak, zdecydowanie pamiętaj, więcej. On się nazywał imienia Bieruta przez chwilę. Wracajmy do sytuacji z III Powstania Śląskiego. Mamy rozejm, mamy także drugi rozejm. Pierwszy Niemcy sami zerwali, tak. Co im się na dobre nie obróciło. Mamy drugi rozejm. Tak, i po tym rozejmie te strony zaczynają się wycofywać całkiem. Już nie ma tam żadnych pilnowania stref, w to się przestaną bawić. Zresztą Tolerant zaproponował, powiedział, że innego wyjścia nie ma. Albo się wszyscy wyniosą, albo my się wyniesiemy. No i w tej sytuacji zajmowali ich miejsce, stąd tak dużo przyjechało właśnie, głównie Włochów. Trochę już zmienionych, hrabia Sforza tu już zrobił swoje, wytłumaczył swoim wojskowym, że macie trzymać stronę polską, bo jest katolicka choćby. Wzrosło, ja przypuszczam, nie miałem nigdzie danych, ale wcześniej było około 11 do 12 tysięcy. Więc dwukrotnie wzrosło i wtedy też zapanował jakiś spokój na tym Śląsku, wróciło zaopatrzenie, zaczęły funkcjonować sklepy, przestały być blokowane, cernowane miasta, no chyba, że przez wojska koalicji. Z tymi koalicyjnymi wojskami się Ślązacy zaprzyjaźnili, tam mnóstwo nowych towarów się przemyciło i tak dalej, tak jak to normalnie w życiu. No mamy też wzmianki o handlowaniu cały czas oczywiście, z tymi żołnierzami, także bronią. Mamy ileś egzemplarzy broni brytyjskiej, nawet włoskiej, o francuskiej to już ciężko mówić, która trafia do kompanii, do batalionów powstańczych jeszcze w trakcie powstania, czyli widać, że tego rodzaju handelek, szmugiel był prowadzony. Podobno z Brytyjczykami wygrywaliśmy w karty, ale to może przypadkowo. Czyli ileś Enfieldów, ileś RKM-ów Leisa zostało wygranych w karty przez powstańców. Tak, nasi przynosili swój, oni dawali swój, no a już nasi wiedzieli jak wygrać. Zresztą Brytyjczykom puszczam, tak wynika z opinii innych, nie za bardzo zależało na tym wszystkim. I tego mniej mieli, tym byli spokojniejsi, że nie będą musieli walczyć. Włosi się bardziej obawiali, bo Włosi oberwali tam. 19 grobów przecież zostało włoskich. One chyba do dzisiaj są jakoś tam zaznaczone. No i
a Francuzi w ogóle byli bojowo nastawieni. Do Niemców. Tak, i tam nie trzeba było ich. A do Polaków byli nastawieni, powiedzmy, koalicyjno-przyjacielsko. Tworzyli pozory. W związku z tym Polacy bardzo chętnie oddawali im wszelkie... Była mowa o oddaniu częściowym broni, ale na przykład Francuzi pozwolili tym naszym powstańcom wyjść z bronią. I oni przekroczyli tam te wszystkie rzeki graniczne, Brynice i tym podobne, Przemsze, z pieśnią na ustach, byśmy powiedzieli. No sytuacja... I zaczęło być oczekiwanie. Co się teraz stanie? I co się teraz stanie, powiemy sobie w następnym spotkaniu. Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministra Obrony Narodowej.